25. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zaczynamy od starcia dwóch drużyn będących obecnie na fali. Zagłębie Lubin wygrało dwa ostatnie mecze. Stal Mielec to natomiast najlepiej punktująca ekipa na wiosnę. Od pierwszego gwizdka w Lubinie to gospodarze ruszają jednak do ataku, a goście w głębokiej defensywie uderzenie Kacpra Chodyny po rękawicy Mateusza Kochalskiego minimalnie nad poprzeczką. To była szósta minuta meczu, a to minuta 13. Serhi Bueca potrafi uderzyć zdecydowanie lepiej, tym razem wprost w bramkarza Stali Mielec. Ale Zagłębie nie rezygnuje, wciąż piłkarze miedziowych próbują strzałów z dystansu. No i ta próba Damiana Dąbrowskiego sprawiła nadspodziewanie duże problemy Mateuszowi Kochalskiemu, który w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie, między innymi dzięki niemu Stal jest tak wysoko w tabeli. Teraz głową obok słupka Maciej Nalepa. Niewiele tutaj zabrakło. W 23 minucie rzut rożny i uderzenie głową prosto w poprzeczkę Aleksa Ławniczaka. To była najlepsza okazja Zagłębia Lubin w pierwszej połowie. Nic tutaj nie mógłby zrobić Mateusz Kochalski, gdyby ta piłka poleciała troszkę niżej. Ale Zagłębie wciąż bez zdobyczy bramkowej, chociaż naprawdę było bardzo, bardzo blisko. A teraz Kurminowski broni Kochalski, dobitka Poletanowicza również w rękach bramkarza przyjezdnych. No dwa razy wprost w golkipera Stali uderzali piłkarze Zagłębia i szczególnie ta poprawka, ta dobitka Poletanowicza powinna być zdecydowanie lepsza. Pierwszy celny strzał Stali Mielec w tym meczu to dopiero 38 minuta i próba Macieja Domańskiego, ale Sokratis Diudis bez problemów złapał piłkę. Do przerwy 0-0, przerwie Bartosz Kopacz. Kolejny strzał z dystansu i po raz kolejny nie dał się zaskoczyć Kochalski, a to piłka posłana wprost w ręce Sokratisa Diudisa. Piłkarze z Mielca mieli zdecydowanie mniej sytuacji podbramkowych, ale też w drugiej połowie gra się wyrównała i Zagłębie nie miało już takiej przewagi jak w pierwszych 45 minutach. A piłkarze Waldemara Fornalika wciąż nie potrafili znaleźć sposobu na Mateusza Kochalskiego. Zresztą no, trudno zaskoczyć bramkarza Stali takimi strzałami jak ten, który oglądaliśmy przed chwilą. Teraz dosyć przypadkowa sytuacja i niewiele zabrakło. Mateusz Wdowiak doszedł do piłki i to była niezła okazja, ale posłał futbolówkę nad poprzeczką. Domański z rzutu wolnego, Krzysztof Wołkowicz, poprzeczka tym razem ratuje Sokratisa Diudisa. W pierwszej połowie to Zagłębie dobiło poprzeczkę bramki, w tę samą poprzeczkę trafia Wołkowicz, w drugiej połowie to Stal była bliska zdobycia gola. Ostatecznie tych goli kibice w Lubinie się nie doczekali. Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 0-0. Dzięki temu drużyna z województwa podkarpackiego utrzymała dwa punkty przewagi nad miedziowymi w tabeli. Stal jest ósma, Zagłębie jest dziewiąte. Starcie rozpoczynające 25. kolejkę bez goli. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.